Było krowa czy mleko? Tak. Krowa. No oczywiście, tak, Wojtek ma rację, krowa musiała być. Co? Że powstało mleko, musiała Tak. być krowa. A ja mówię pierwsze mleko było. Mleko było mleko. A skąd się wzięło? Ze sklepu. Mleko? Z krowy. Ze sklepu. Nie, a w sklepie skąd się wzięło? Na drzewach w kartonikach od razu rośnie, albo w butelkach. Się podchodzi, zrywa i masz mleko w butelce. No, nie, a no. Na jakich drzewach to rośnie? Na drzewach? Sosna. Na mlecznych drzewach. A gdzie takie mleczne drzewa? A, mleczne drzewa posadziłeś, tak? Tak, na wsi. Na wsi rosną takie. No. A co było pierwsze w takim razie? Kura czy jajko, Krzysiek? Jajko. Kura. A skąd kura się wzięła? Z jajka. Ale żeby nie kura, to jajka by nie było. Pamiętaj. Pierwsze kura. Ale, no. Przepraszam bardzo. Ja mam takie zdanie, że Pan Jezus stworzył kurę, ona zniosła jajko i to wszystko się powiększyło. To musi być jakieś sensowne wytłumaczenie, no bo... Musi być, ale tego nie rozumiesz, wiesz? No dobrze, a skąd się wzięły dinozaury w takim razie? Jajka. No dobrze, ale w Biblii nic nie ma o dinozaurach. Dobra, Pan Bóg stworzył dinozaury? Po cholerę. Też nic nie napisane na ten temat. Ale to... A my skąd pochodzimy? No, jest napisane w Biblii, że z gliny ulepił. Nie, z małpy. Od małpy? Tak. No. To nie, to w Biblii to jest napisane, że ulepił z gliny. Nie, z małpy. A biolodzy twierdzą, że ewolucja, że z małpy powstaliśmy. Jesteśmy... Nie, i w Biblii jest, w Piśmie Świętym jest napisane, że no. Z małpy. O, to ja nie wiem, muszę doczytać w takim razie. Z małpy. Się wydawało, że... A kobieta to, że wyjął żebro i stworzył kobietę. No. Tak było napisane w Biblii jakoś. Kobiety mają jedno nasze żebro. No ja w to nie wierzę akurat, bo... No, gdzie z jednego żebra kobiety by nie zrobił? Nie, bo my za to słabsze jesteśmy. Jednego żebra nie mamy. A kto jest silniejszy, kobiety czy mężczyźni, Krzysiek? Teraz kobiety. Teraz? Nie, mężczyźni. Bo widzisz... Kobiety już zastąpili ty nas... Wiesz, zależy też jeszcze, która, nie? Bo wiesz... Że... Ale tak uogólniając, czy faceci, czy... Kobiety, dlatego, że ja ci powiem... No? Kobieta ma ciężką pracę. Patrz, cały dom utrzymuje. Dzieci rodzi. Dzieci rodzi? No. Sprząta, pierze, gotuje. Wszystko. Pracuje. I karmi. Karmi. Tak. No. A my co? Tylko drzewa narąbiemy? No. Tam coś to kopiemy? My nie pracujemy? Co? A wychowujemy rodzinę, jak dzieci się urodzą. A trzeba... po prostu popieścić żonę, przytulić żonę, po prostu, jak to się mówi, ukuć żonę, żeby ona była zadowolona. Tak, bo będzie marudna inaczej. Będzie marudna, będzie krzyczała i no. Będzie szmatą po mordzie lała. Będzie lała, tak. Ale chłopi za to piją wódkę potem wieczorami, a kobiety nie. No właśnie. Ale co? Kobiety wieczorami nie piją wódki, a faceci piją wódkę wieczorami. No. Nieraz. O! To zależy też kto, niektórzy a często właśnie, nawet. Zależy, ale ja ogólnie nie piję. O, ja zawsze trzeźwy jestem. No. Ale piję. Ty pijesz? Mleko. To Krzysiek, to jest nauk. Tak. Trzeba cię wysłać na tę terapię. Mleczną. Co byś mógł w zamian pić na przykład? Taką wódkę? No, ale w zamian, za mleko. Ale co? No musisz zmienić, wiesz, nauk swój na jakiś inny. Na to? Na sok na przykład owocowy może. O, masz. Jabłko, gruszka. Wypite już. No. No dobrze. Masz jeszcze pytanie? Mam.